was, widzowie, bardzo dobrze was witam tego słonecznego, pięknego dnia, chociaż w sumie pogoda za oknem na przykład u mnie pada, no nie jest za dobrze, ale słuchajcie, dzisiaj dostałem wiadomości, ponieważ teraz, jak wiecie, zasuwa wszystko na palionowie, aż muszę wyjść na dwór, zaczerpnąć powietrza, bo nie wytrzymuję, widzowie, na palionowie zasuwa teraz wszystko jak piramida, co? Nie wiem, miała być roller coaster, w każdym razie, ogólnie sprawa wygląda tak, że dzisiaj dostałem tabliczki, no i wiecie, klikłem se taba i patrzę, są tylko dwie osoby na serwerze, więc od jednej albo od drugiej może być to informacja. Będziemy musieli, kurde, dzisiaj to rozszyfrować, czy jest to wiadomość od Yetiego, czy od Palionobota, czyli nowej osoby na Palionowie i tak naprawdę, no, budzącej dość solidną grozę. Wy, widzowie, subskrybujcie koniecznie kanał, bądźcie na bieżąco, ponieważ lecimy do 300 koła, a ten, kto nie zostawi łapki w górę, ten na złe samopoczucie się sprawuje. Dobrze, idziemy do mojej chaty, bo właśnie, miałem ją zmienić. Dobra, oficjalnie ogłaszam statement, że zamienię mój domek w przeciągu następnych dni. Ale nie wiem jeszcze na jaki, ale no ta twarz to jest po prostu niewybaczalna. To jest skaza na moim organizmie. Dobra, wchodzę tu i teraz tak. Przyjdź do mnie, ważna wiadomość, to dwie tabliczki widzicie, to tutaj nie ma na czym się w sumie gdybać, ale musimy zdecydować, czy to napisał Yeti, czy to napisał Palionobot. Raczej najpierw pójdę do Yetiego, ponieważ Palionobota się trochę boję, na miejscu samemu jest głupotą, więc pójdę do Yetiego i jeżeli okaże się, że to był Yeti, to spoko, dowiemy się, o co chodzi, a jeżeli to był Palionobot, to pójdziemy tam z Yetim, ponieważ wiecie, zawsze Yeti jest takim trochę kozakiem, on się nie boi takich, wiecie, wyzwań, a ja nie chcę ryzykować swojej całej kariery, już prawie trzyletniej, w listopadzie pękają trzy lata od kiedy dla was nagrywam, żeby tutaj po prostu wszystko to zaprzepaścić jednymi tabliczkami. Lecimy, bez zbędnego przedłużania, lecimy, mam firewery, mam cooked pork chop, widzicie, nie mam levela, no wydarzyło mi się zginąć na robieniu ice bucketa, no trudno, wybaczcie mi, widzowie. Dobra, lecimy do tego, nie, ała, kurde, no te walone kolce, Yeti, ogarnąłbyś to, halo Yeti, halo. Halo, halo, wstawaj! No, halo! No wstawaj! Co? Wstawaj. Budzisz mnie jak zwykle, złoczyńco! No, no budzę cię, bo jest już poranek, powinieneś wstawać! To! Powinieneś to zlikwidować, człowieku! Ja znowu głową przyfasoliłem w ten syf! No w to! Ale te kolce są potrzebne! Do czego? Od no kiedy... bo dodają mi otuchy! Jakie otuchy? Od kiedy w jaskini są potrzebne kolce, które... Ej, pana to! Co tam jest? Jajco, nie powiem ci! Tunel. Nie, no nic tam na razie nie ma jeszcze. Fajnie, ej, nie? Ej, ale kurde, jaki mechanizm, Yeti, że ty takie rzeczy potrafisz robić. Od kiedy ty takie rzeczy potrafisz robić? Od kiedy takie coś umiesz uczynić? LOL. To bzyku? Kurde. No, poprosiłem, żeby to zrobić. Ja nie mogę, to ja już myślałem, że ty jesteś jakimś turbokoksem i potrafisz już teraz tą nowe rzeczy, a ty po prostu znowu wyręczasz się biednym Markiem. Po raz kolejny wyręczasz się Markiem. No bo to kurde, bo on to potrafi. Ale musisz przyznać. Potrzebowałem pomocy. Ale Marek ma złote serce, tak czy nie? Ma, nie. A czy Marek jest niecierpliwym człowiekiem, jak myślisz? Bardzo jest niecierpliwy i mnie wkurza. No to prawda. Dobra, w każdym razie, Yeti, sprawa wygląda następująco. Idę sobie do mojego domku, nie? Chodź. W ogóle ja się muszę cię spytać o poradę, bo ty ogólnie, z ciebie się ogólnie śmiali całe życie, nie? No ze mnie nie, ale z ciebie tak. No i zobacz, co robiłeś wtedy? Kto się śmiał? Wszyscy w szkole. Ale patrz, tutaj, jak ci... Chodziłem do szkoły. No w sumie. No ale w jaskini na pewno ktoś się z ciebie śmiał. No to no, nie uwierzę w to. No patrz, jak ty masz ryj. No i patrz, no i mi właśnie co? Też mi taką twarz. Jaki ty masz ryj? Zobacz, co to jest! No właśnie o tym mówię. No ktoś se ze mnie robi jaja i nie chce tego usunąć. Wygląda to jak świnia. I... No nie usuwaj tego. No dlaczego mam tego? No to tak jakbym ja, kurde, na twoim skinie zrobił taki syf. No przecież to nie pasuje, no. Czemu to jest tak zrobione? To ty to zrobiłeś? Ty jesteś odpowiedzialny za to? No nie, ja tego nie zrobiłem, ale fajnie to wygląda. No bardzo fajnie, no bardzo, no ja powiem tak, moim zdaniem, no dobre dzieło, ale nie podoba mi się, że to jest na mnie, więc okej. Okay. Ale w każdym, o Jezus, odbiło mi się, chodź, w każdym razie w środku domku, patrz, chodź. Tu wchodzimy. No bo tutaj muszę ci coś pokazać, to nie ty to zostawiłeś, tak? Ty to zostawiłeś, no. Czy... Przyjdź do mnie, ważna wiadomość. Nie, to nie ja. Nie? Okej. Okay. Ja bym się podpisał. Zpisał, okej, okay. No to... No bo wiesz, na serwerze jest jeszcze tylko Palionobot i wyglądałoby na to, że to wiadomość od niego, ale nie chciałbym tej wiadomości do siebie dopuszczać ogólnie, nie? To jest jakiś leszcz, więc ho, możemy się przejść. Leszcz, człowiek, on jest dwa razy większy od ciebie, dlaczego leszcz? Jestem przygotowany w ogóle na spotkanie z nim, no ja w sumie jestem, ale... No, patrz. Czekaj, ja gdzieś jeszcze mam chyba lepszy miecz, poczekaj. Co?
Wow, Yeti, no żaleście, że kurde przystojny jest. Czekaj. Mam kask czołgisty, znaczy z armii. Z armii, padł z armii. Dobra, no to idziemy. Co ty robisz? Masz jakieś fajne rzeczy? No szukam właśnie... LOL! Książka! Co tu jest napisane? Możecie mnie ocalić. Nieźle. Nie pamiętam, z czego to była książka. No mam sporo tutaj rzeczy, ale bardziej szukałem jakiegoś lepszego miejsca. Dlaczego ty mi przeszukujesz książki, człowieku? Ogarnij się. A patrz, tu mam prezent od Minki, zobacz. O, poka. Niezły list dla Dave. Zobacz, hej, wyjdziesz za mnie, zakochałam się w tobie. Powinniśmy się spotkać. Ale no, dlaczego ty czytasz swoje marzenia? Dlaczego ty przeczytałeś? Ale co ty mówisz? Przecież tutaj to jest tak napisane. No oczywiście, że nie jest tak napisane, bo jest napisane, że wyjeżdża na wakacje. Nie wiem w ogóle, dlaczego ty tego dalej nie wyrzuciłem, nie? Już wróciła z tych wakacji, a ta książka dalej jest u mnie. No nieważne, no. Po prostu... No bo jednak jest w twoim sercu ta książka. No oczywiście, dobra, że chodź, tak. Przejdźmy się do niego. Oczywiście, mam ogromną miłość do książek i do... nie biografii. Do powieści. Dobra, chodź do palenia robota. Palenia robota! Gdzie on jest? Dziura? Ała! Nie wiem. Kurde. Halo! Jest o kurde! Tu jest! Tu jest! Co ty robisz, Yeti? Jak ty obsrałeś zbroję? Nie boję się, nie boję się, nie boję się! Jak ty się przestraszyłeś? Za tobą! Dobra. No wiem, że... Ale nie! Ej, nie! Chcę tylko powiedzieć... Nie, czekaj! Schowaj ten miecz. Chcę powiedzieć tylko jedno. To nieprawda, ponieważ na wiadomości nie napisałeś, że mam przyjść sam. Więc mogłem równie dobrze przyjść z kolegą. Przyszliśmy z obstawą i co teraz? No, mogłem przyjść z kolegami. Nie masz szans, palionobocie. Ale dlaczego ty mnie... Ja tego nie rozumiem. Oddaj mi swój miecz. Ty się masz w ogóle z kogoś lepszego? Nic. No, Yeti, no... Ej! Yeti, no co ty robisz? Yeti, Jezus, jaki ty jesteś... Dobra, zmieńmy może lokalizację tej kłótni. Chodźcie tam, tam jest ładniej. Tam mi się bardziej podoba i wydaje mi się, że tam... No właśnie, słyszałeś? Tam palionobot... palionobocie. Tutaj jest bardziej przystępnie. Dobra, tutaj możemy porozmawiać, tu jest tak grzeczniej. Dobra, palionobocie, dlaczego wezwałeś mnie dzisiaj, albo nie, inaczej. No wiesz, trzeba się z nim zakumplować. Jak się minął dzień? Jak się minął dzień, stary? Jak mi minął dzień? Wydaje mi się... No Jezus Święty. O Boże Święty, dobra Yeti, ja powiem tak. Bądź tu z bacznością, z łukiem celowanym w tamto miejsce, muszę z nim sam na sam masz porozmawiać. Masz przewalone, Dave. No nie mam przewalone jeszcze, nie mam przewalone, spoko, może będę miał za chwilę. Tego, jak coś, to go walę. Ale nie takim łukiem, dobra, weź mój. Boże Święty, przecież ty mi nic z tego nie zrobisz. I masz... Masz 4 strzały, ale potem masz mi to oddać. Rozumiemy się, tak? Dobra. Dobra. Idę, palionobocie. Palionobocie nadciągam. Dobra. Halo? Jestem, ale... Twoja twarz nie jest jakby niezbyt przyjazna i bardziej wydajesz się taki podatny na, że tak powiem, moje propozycje. Okej. Okay. Uważam, że mógłbyś być, czy chciałbyś zawrzeć ze mną sojusz? Słyszałeś to? Czekaj, że ja mam być z tobą? Że ja mam być... Chciałbyś zawrzeć sojusz ze mną? Ale powiedz mi, dlaczego? Miałbym zakładać sojusz z osobą, która chce nas zabić. Kto powiedział, że ja chcę was zabić? Niech tak nie powiedział. No, chcę was zabić. No nie wiem, jesteś 2 razy większy, silniejszy, masz miecz, który, nie wiem, no jest, wygląda potężnie. Dlaczego miałbym je z tą... Przekonaj mnie jakoś do tego sojuszu. Jak jest jakaś, kurde, kandydatura, to się przekonuję do sojuszów. Dlaczego? Co mi to da? Ja za niedługo będę tutaj królem. I czy z tobą, czy bez ciebie? Ej, ty jesteś nienormalny. Dobra, daj mi minutę. Daj mi minutę na zastanowienie się, proszę, daj mi minutę. Poczekaj tutaj. Poczekaj tutaj. Ej, ty słyszałeś to? Nie, nie strzelaj, co za debil, on mi proponuje sojusz, on jest nienormalny. Nie zgadzaj się! No wiem, no to jest oczywiste, ale czy ja naprawdę mam mordę, jakbym był jakiś, nie wiem, podatny na propozycję? Jak on no, to powiedział? W sumie, no, może widział twojego skina żaby. Kurde. Znaczy nie skina, tylko dom.
Ej, właśnie, może po domie. Ej, dobra, ale Yeti, ja jestem przekonany, że ty jakbyś miał taką propozycję, to byś się zgodził. No pewnie, że tak, dlatego... No ale to, to co ja, ty ja gadasz? Na ten układ. No nie, no jak pójdziesz na ten układ? No nie możemy iść na ten układ. Ja przynajmniej wtedy przeżyję. Co ty gadasz, ale to nie ma znaczenia, on i tak pewnie zdradzi pewnie swoich kompanów potem. Nie, nie możemy iść na żaden sojusz, rozumiesz? Nie zgadzamy się na nic takiego. Ja się nie zgadzam i ty też masz się w przyszłości nie zgodzić, jak ci zaproponuję coś takiego. Nie ma żadnych sojuszów, Palionowo ma być siłą, a nie, nie będzie nam tutaj, kurde, Palionobot pluć w kask, czy jak to się tam mówiło, czy w twarz to chyba było. No, a w ogóle Guslik, to dobrze wyglądasz w tym kasku, nie? Dobra. Dzięki. Chodź, odpowiem mu razem, bo i tak wiesz, o co chodzi. A, dobra, dobra. Palionobocie, po naradzie z moim przyjacielem, znam oficjalny statement, czyli odpowiedź. Ale jakiej naradzie? Ty miałeś tego nikomu nie mówić. Ale nie stresuj się, i tak by się dowiedział. On to i tak zresztą właśnie przecież słyszał. Dobra. Właśnie, więc lepiej sobie uważaj, Palionobocie. Nie zgadzamy się, rozumiesz? Ej, Yeti, nie bij go, nie bij go! Ja się zgadzam, możemy być go razem! Nie, no Yeti, co ty gadasz? No. Dobra, żart. No oczywiście, że nie. Nie będę z tobą rozmawiał. Nienormalny jesteś, Yeti. Mama powiedziała, że nie gadał z obcymi, więc nie będę z tobą rozmawiać. No i dobrze. Idźmy stąd. Palionobocie, odpuść nam. Nie zgadzamy się na sojusz z tobą. Nie będziemy razem w sojuszu. Jeszcze nie wiesz, jaką złą decyzję podjąłeś właśnie teraz. O sobą manipuluje. Ja nie mogę. Się całą pod domem 10 km. To jest nienormalne. Dobra, Palionobocie, powiem ci tak. Nie mamy sojuszu, ale nie będzie wojny, tak? Nie, wszystko będzie okej, tak? Między nami, tak? Słucham? Wszystko jest okej. Nic się złego nie dzieje. Wszystko jest fajnie. Nie brzmi to przekonująco, ale... My idziemy stąd, Yeti, wracamy. A ty se... Nie! Co ty zrobiłeś? Jesteś nienormalny! Człowieku! Jaki ty jesteś głupi! Dobra, chowamy się, czekaj, w szpitalu, nawet do szpitala, bo i tak tam raczej trafimy po spotkaniu z nim. Dobra, jestem schowany. Ja nie mogę, Yeti, ty jesteś nienormalny, jeszcze z mojego łuku. Moje DNA będzie zostawione. Musiałem to zrobić. Jaki debil. Dobra, ale przynajmniej jestem z siebie dumny, że nie zgodziłeś się na sojusz z nim. To jest akurat dla ciebie... Ja pewnie, że nie. Totalny szat... No bo już miałeś takie... Miałeś już takie myśli, żeby się zgodzić. Nie, no nie bój się, no aż tak nie, chyba nie trzeba, on tutaj nie przyleciał, ale i tak odwaliłeś z tym strzelając w niego. Dobra, Yeti, no przestań, przecież on tutaj nie przyszedł nawet, on nas nie goni. Bunkrujemy się, nie wychodzimy stąd, nie słyszałeś? Jest już inny na serwerze, nie, tylko on szuka nas. Dobra, siedź tu, Yeti, po prostu... On tu wylądował. Ja nie mogę, ja nie mogę, dobra, Yeti, dobra, nie, po prostu walmy. O, to ja! O kurde, dobra! Uciekaj! Jestem schowany, tak. Co to jest? Ja jestem schowany, stary, ej, dobra. Kurde. Nie, dobra, nie ma go. Nie. Nie! Nie, ty zrobisz za bunkrę! O kurde, no! Nie! O kurde! Dobra, uciekłem, Yeti. Dobra, ja jestem bezpieczny, a ty? Dobra. Dobra, jestem w takim miejscu, że na pewno mnie znajdzie. Ja nie mogę. Uciekam! Pajemyrko, gdzie jesteś? Jaki fart? Ja jestem na środku dosłownie domu na domie, na niebieskim szczeblu. Nie, dobra, jestem schowany. Dobra, Yeti, ja wyłączam ten odcinek, ja wychodzę z serwera, ja tutaj nie chcę dłużej być, rozumiesz? Ja też, ja chcę już więcej. Mogę. Dobra, widzowie, subskrybujcie koniecznie kanał, żeby na bieżąco teraz wszystko obserwować, no i napiszcie, co o tym sądzicie. Ja mam nadzieję, że jesteście z nas dumni, że się nie zgodziliśmy na sojusz z tym świrem i mam nadzieję, że razem z chłopakami wszystkimi z Palionowa damy radę po prostu coś zrobić. Do usłyszenia, siemano!